Ostatnio uświadomiłem sobie, że pierwszą reakcją, kiedy widzimy kogoś płaczącego, niezależnie od tego, czy to jest dziecko, czy to jest osoba dorosła, to pierwszą reakcją są najczęściej słowa nie płacz. Wzruszamy się widokiem osoby płaczącej i mówimy nie płacz. A właściwie, dlaczego ten człowiek miałby nie płakać? Przecież, jeżeli ma jakiś ból w swoim sercu, jeżeli przeżywa w sobie jakieś cierpienie, jeżeli przeżywa jakieś trudne emocje, to płacz jest właśnie tym sposobem, w którym możemy wylać to, co jest w nas, wyrzucić z siebie to, co jest w nas, wyrzucić z siebie to, co jest cierpieniem, co jest bólem, co jest jakimś głębokim doświadczeniem, a potrzebuje być wyrażone. I dzisiaj słowo Boże z księgi proroka Zachariasza właśnie mówi o płaczu, o płaczu, który wynika z tego, że e, widzę swoje błędy, że widzę e, kogoś, kto cierpi z powodu moich błędów. Więc reakcją na wyrażenie tego bólu, na uporanie się z tym bólem, który jest we mnie, jest właśnie płacz. Dobrze jest się zastanowić, czy umiem właśnie w ten sposób wyrzucać z siebie swoje emocje, swoje cierpienie, to doświadczenie, które jest we mnie, czy też jestem raczej człowiekiem, który dusi w sobie, trzyma to wszystko w sobie, nie uroni ani jednej łzy, bo właśnie tak mocno jest zamknięty i wszystko to chce zatrzymać w sobie. Człowiekowi potrzebny jest czasami płacz, aby uwolnić serce od poczucia winy, od poczucia straty, od jakiegoś bólu, od jakiegoś głębokiego, dojmującego doświadczenia. Potrzebujemy czasami właśnie wyrazić to za pomocą płaczu. Więc Słowo Boże nas dzisiaj zachęca do tego, byśmy się nie bali i nie wstydzili płakać.